tej przemiany, tego nawrócenia, tego odnowienia siebie. Gromadzi nas dzisiaj po Panu Jezusie Święty Chrubel, patron nasz. Nie ma co przypominać jego życiorysu, bo zapewne znacie, a niektórzy może więcej wiedzą o nim ode mnie, jako księdza. Moja wina, moja wina. Ale wiemy, że początki jego życia, dzieciństwo, młodość, to był taki hulaszczy tryb życia. Bardzo hulaszczy. Nie miał szacunku do wielkich wartości. Bazował na tym, że z dobrego rodu pochodzi. W dobrym rodzie się o hrabiowskim się ożenił. Ma syna, który został później biskupem. Więc żyć nie umiera. Nawet Wielki Piątek, kiedy świat chrześcijański rozpaczał, rozważał mękę pańską, on się wybrał na polowanie. I wtedy właśnie Pan Bóg zadziałał. Przyszedł Pan Jezus z biczem, można powiedzieć, do Niego. Bo w tej legendzie o ukazaniu się krzyża zobaczył swoją świątynię. Zobaczył siebie, że jest powołany do czego innego, że no nie da się tak całe życie ląpić. Kulanki, swawole i tak dalej. Nie da się. Trzeba po swoim życiu coś zostawić. Trzeba mieć jakieś zasady, wartości. Swoją godność. I doszło do jego przemiany, nawrócenia. Ten Boży bicz zrobił swoje. Usłyszał ten piękny głos, co ma robić dalej. Żeby nie być potępionym. Szukał pomocy u swojego biskupa. Po rozmowach nastała rewolucja w jego sercu, która doprowadziła go do świętości. Bardziej cieszy nas, że na naszym jubileuszu jest wspólnie z nami wielu znamienitych gości. Już trzecie pokolenie buduje nasze organizacje i rozwija przewolną myśl o dobre imię braci Łowieckiej zrzeszonej w naszym kole leśnym. Każdy z nas ma możliwość realizacji swoich pasji w naszym obwodzie łowieckim. Pasja ta nas łączy, zacieśnia, przyjaźni, kartuje w trudnych sytuacjach, które spotykają nas w życiu. Dzisiaj jest nasze święto. Z satysfakcją i radością będziemy dzisiaj uczestniczyć w wyróżnieniu koleżanki i kolegów odznaczonych medalami oraz wyróżnionych dyplomami za pracę na rzecz łowiska koła. Serdecznie gratulujemy odznaczonym, którzy w pełni zasługują na te wysokie odznaczenia łowieckie. Bardzo raz jeszcze wszystkich witam, wszystkich członków naszego koła.
wszystkich gości zaproszonych, piękny chór, piękne poczty sztandarowe. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam szczególnie serdecznie Łowczego Okręgowego Roberta Bąka wraz z naszym zarządem okręgowym, kolegą Sebastianem Tuchnikiem, kolegą Grzegorzem Jelonkiem. Witam serdecznie wójta gminy Grębów, Kazimierza Skłę wraz z małżonką. Bardzo serdecznie pragnę przywitać proboszcza naszego, księdza Tomasza Kołodzieja. Witam bardzo serdecznie panią Kamilę Piech, radną sejmiku województwa podkarpackiego. Serdecznie pragnę przywitać również pana Piotra Najda, dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Serdecznie witam ułanów, którzy pięknie się zaprezentowali i bezpiecznie przeprowadzili nasz cały szalony szpaler tutaj na naszą uroczystość. Bardzo serdecznie witam członka kapituły odznaczeń Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Ireneusza Kołodniaka. Myślę, że teraz czas na odznaczenia i wyróżnienia. Oddaję głos panu Robertowi Bąkowi, naszemu serdecznemu koledze Łowczemu Okręgowemu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, koleżanko i koledzy myśliwi z Koła Łowieckiego, przede wszystkim Leśnik, ale z innych kół, szanowne poczty sztandarowe. Cieszę się niezmiernie, że mogę tutaj z Państwem, z kolegami, koleżankami spotkać się w tak dobrej chwili, w dobrym momencie świętowania jubileuszu 65-lecia Koła Łowieckiego Leśnik. Za chwilę nastąpi uhonorowanie, udekorowanie odznaczeniami łowieckimi zasłużonych myśliwych dla tego koła. Nim to jednak nastąpi, pozwolę sobie w pierwszej kolejności uhonorować z ramienia Zarządu Okręgowego myśliwego, który za życia już przyszedł do legendy. Jest to mentor, wychowawca wielu pokoleń myśliwych w naszym okręgu, człowiek, który wie o łowiectwie wszystko, więcej niż my wszyscy razem wzięci, który wiedzę, jaką posiada, potrafi przekazać w bardzo prosty sposób, który zaciekawia, który skłania się do tej wielkiej pasji łowieckiej. Zapraszam tutaj do nas kolegę Władysława Raka. Brawa. Zapraszam również kolegę Ireneusza Chołodniaka i Grzegorza Jelonka, który jest z nami też Sebastian Tuźnik, kolega z Zarządu Okręgowego oraz prezesa koła również zapraszam, abyśmy wspólnie przyjęli czy dokonali pasowania na rycerza świętego Huberta, kolegę Władysława. Bardzo dziękujemy. Jest to honorowe odznaczenie. Kolega ciągle jest bardzo aktywny. Chcemy, żeby było to jak najdłużej, póki sił starczy. Cieszymy się, że jest kolega z nami. Doceniamy po raz kolejny już zresztą zasługi. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz docenimy. Pasujecie na rycerza świętego Huberta. Jeżeli zdrowie pozwoli, dalej będziemy to kontynuować. Koleżanki, koledzy, szanowni Państwo, kapituła odznaczeń łowieckich uchwałą z dnia 15 października 2019 roku nadaje
koledze Januszowi Zberadowi, zło. Poprosimy kolegę Janusza o wystąpienie tutaj na środek. Aktu wręczenia dokona członek kapituły oznaczeń łowieckich. Proszę bardzo. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa odznaczam cię, kolego Januszu, żetonem honorowym złom. Koleżanki, koledzy, szanowni państwo, w tym samym dniu kapituła oznaczeń łowieckich uchwałą nadaje koledze Pawłowi Bystroniowi i koledze Adamowi Kattenbergowi srebrny medal zasługi łowieckiej. Poprosimy tutaj kolegów. Wręczenia dokona członek kapituły oznaczeń łowieckich Ireneusz Hołowniak. Proszę bardzo. Dla polskiego łowiectwa pozwolę kolegę srebrnym medalem zasługi łowieckiej. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa odznaczam kolegę srebrnym medalem zasługi łowieckiej. Gratuluję. Koleżanki, koledzy, szanowni państwo, kapituła oznaczeń łowieckich uchwałą z dnia 15 października 2019 roku nadaje brązowy medal zasługi łowieckiej koledze Zygmuntowi Gwoździowskiemu, koledze Mikołajowi Górnemu, koledze Józefowi Dulowi, koledze Stanisławowi Dulowi, koledze Józefowi Adamowiczowi, koleżance Marii Cygan, koledze Tadeuszowi Kowalowi, koledze Mieczysławowi Gilowi, koledze Januszowi Greniowi. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa dekoruję koleżankę brązowym medalem zasługi łowieckiej. Gratuluję. Lewisz Bur. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa dekoruję kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. Gratuluję. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa dekoruję kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. Gratuluję. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa odznaczam kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. Gratuluję. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa odznaczam kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa odznaczam kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi dla polskiego łowiectwa gratuluję kolegom. Dekoruję kolegę brązowym medalem zasługi łowieckiej. Chciałem podziękować w imieniu wszystkich odznaczonych z okazji 65-lecia Koła Leśnik Zarządowi Okręgowemu w Tarnobrzegu, Kapitule Odznaczeń w Tarnobrzegu, no i Kapitule Odznaczeń w Warszawie. Dziękujemy za te wyróżnienia. Waszego święta, wszystkiego najlepszego dla wszystkich myśliwych naszego koła. Od myśliwych i członków zarządu Darzu Bruzbyni. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Na pamiątkę taki grawerton, żeby można było wspominać. Bardzo dziękuję. Koło Łowieckie bardzo dziękuję. Panie prezesie, panie, panowie, koleżanki, koledzy. Z okazji jubileuszu 65-lecia życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za wkład pracy na rzecz polskiego łowiectwa. Nasz patron święty Hubert niech wasz i wasze rodziny obdarzy opieką, a wam gniewa niech darzy. Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego Nadwiślańskie życzą wszystkiego najlepszego. Na pamiątkę pamiątkowy grawerton na ręce prezesa.
Dziękuję w imieniu zarządu koła, dla koła Nadwiślańskie Tarnów Brzegów. Witamy wszystkich gości, wszystkich członków koła Leśnik i w dowód uznania wręczamy pamiątkowy grawerto. Dziękujemy kołu Ryś, Nowa Dęba za przybycie na naszą uroczystość. W imieniu koła Leśnickiego Opinia Majdanie Królewskim. Szanowny Panie Prezesie, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystą obchodów 65-lecia koła wiejskiego Leśnik Tarnobrzegu. Jubileusz 65-lecia koła wiejskiego Leśnik jest ukoronowaniem pracy kilku pokoleń myśliwych i leśników w propagowaniu zwyczajów etyki łowieckiej. Jeszcze raz gratulujemy, a tu taki skromny upominek, taka metaloplastyka, może gdzieś tam zawiśnie, u was znajdzie godne miejsce w domu. Macie piękny domek, może tam gdzieś to się gdzieś tam znajdzie. Dziękujemy kołu Gniej Majdan i zarządowi kołu. W imieniu koła łowieckiego, wojskowego koła łowieckiego Cieszyn Rzeszów chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie i jakiś taki grawerton, który będzie nas łączył przyjaźni z waszego święta, którego dzisiaj macie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy kołu Cieprzem Rzeszów za uczestnictwo w naszej myśliwym z koła Leśnik najserdeczniejsze życzenia oraz dalszej współpracy przy naszej granicy jako mamy. Bardzo dziękuję panu prezesowi za zaproszenie na ten dzisiejszy jubileusz, bez wątpienia ważny jubileusz dla koła łowieckiego Leśnik i dla wszystkich tutaj nas zebranych. Piękna uroczystość, rozpoczęta piękną mszą świętą i Słowem Bożym i 65. jubileusz to czas takiej refleksji, wspomnień, wzruszeń, radości, powrotu do pewnego rodzaju wspomnień, czasów, które minęły, ale też czas planów i zamierzeń na kolejne lata. To też czas gratulacji, podziękowań i życzeń. I za te 65 lat istnienia serdecznie gratuluję. Słowa podziękowania i gratulacje składam na ręce pana prezesa, ale przede wszystkim dla wszystkich członków koła Leśnik. Gratuluję państwu. 65 lat to piękny spadek dla kolejnych pokoleń myśliwych i łowczych. Życzę państwu kolejnych pięknych lat, pięknej pracy dla dobra naszych polskich gniei. Niech ta piękna przyroda powstaje, niech się budzi, niech rośnie, a państwo pięknie o nią dbajcie. Wszystkiego co najlepsze na kolejne lata. Dasz Bór dla wszystkich. Dziękuję. Proszę jeszcze przyjąć ten uroczysty grawerton w imię podziękowania i gratulacji. Bardzo dziękujemy w imieniu koła. Do słów uznania dołączam serdeczne życzenia kolejnych sukcesów. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę, aby w swojej służbie pielęgnowali państwo najlepsze tradycje leśne, poszerzali znajomość zagadnień przyrodniczych u naszych rodaków i nadal z troską dbali o powierzone wam obszary. Niech wasza praca i poświęcenie będzie jednocześnie waszą pasją i przynosi dużo zadowolenia i wiele osobistej satysfakcji. Wojewoda Podkarpacki, Ewa Lenarda. Ja z tej strony chciałbym również. Ze swojej strony chciałbym również się dołączyć do życzeń, które składam państwu, pani wojewoda, ale również, a może przede wszystkim podziękować za państwa pracę, często ciężką pracę, ponieważ często bardzo powierzchownie jest oceniana państwo działalność jako pewnego rodzaju hobby, tak zapominamy na co dzień, że jest to właśnie często praca wykonywana kosztem swojego czasu wolnego, czasu poświęcanego rodzinie, praca wykonywana poza swoimi normalnymi codziennymi obowiązkami zawodowymi.
Odczytam list w imieniu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Chmielowca. Szanowni myśliwi, z okazji jubileuszu 65-lecia Koła Łowieckiego Leśnik Tarnobrzeg wszystkim jego członkom składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za działalność na rzecz ojczystej przyrody. Wyrażam głęboki szacunek dla prowadzonej przez Koło Gospodarki Łowieckiej, równocześnie dziękując za oddanie i służbę polskiej przyrodzie. Życzę wszystkim myśliwym dalszych sukcesów łowieckich. Niech opieka świętego Huberta towarzyszy Wam na co dzień, nie tylko wśród pól i lasów, ale również w życiu rodzinnym, zawodowym i prywatnym. Dasz Gór. Chciałam jeszcze szybciutko zająć troszeczkę czasu przed biesiadowaniem naszym, ponieważ tak jak my to mówimy w naszym kole, lud jest głodny, lud chce jeść, więc to za momencik. Ale raz jeszcze chciałam podziękować panu wójtowi Kazimierzowi Skórze, który jest włodarzem tutaj naszej ziemi grębowskiej, na której my uprawiamy gospodarkę łowiecką, za przychylność. I dziękujemy, że tutaj w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie również możemy biesiadować. Cieszę się, że wybraliście to miejsce. Życzę wam wszystkim myśliwym, przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności. Ta współpraca z gminą układa się bardzo dobrze. Myśliwi są naturalnym sprzymierzeńcem i partnerem wójta naszego urzędu. Na co dzień mamy też wiele wspólnych tematów, które wspólnie rozwiązujemy. Współpraca z rolnikami to jest też bardzo, bardzo dla mnie ważne. Drodzy Państwo, życzę przede wszystkim udanego biesiadowania, sukcesów w swojej pracy zawodowej, szczęścia, wszelkiej pomyślności i przede wszystkim zdrowia. Yeah.